Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim kanale. Ja tak, witam was w grze League of Legends. Dzisiaj zamierzam sobie zagrać grę rankingową w trybie klasycznym na mapie Summoner Rift w trybie rankedowym Launch. Aha. No, trochę się tutaj zmieniło. Ostatnio grałem... No nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem, ale fajnie się tutaj bawię, na pewno. Aha, mogę wybrać miejsce, gdzie mogę grać. Dam feel. Czyli po prostu będę grał tam, gdzie sobie tak wymyślę, tam, gdzie gra mi wymyśli w sumie. No i wchodzimy do kolejki. Konto jest na zachodzie. Dlaczego na zachodzie, a nie na wschodnio, coś tam, Eune, czy jak to się teraz nazywa, bo w sumie to nie wiem. Dlatego, bo wszystkie moje konta z wschodu są pod takimi dziwnymi e-mailami. Nie pamiętam hasła. West to jest jedyne konto, które miałem na e-mailu moim głównym, więc mogłem sobie odzyskać hasło i wejść. Prawdopodobnie inne konta też mam, albo już ich nie mam. Nie wiem, czy oni usuwają je za nieaktywność, trudno powiedzieć. Wiem, że na niektórych grają moi znajomi, więc jakieś tam są, ale haseł... Osobnie nie pamiętam, a nie chciałem się teraz ich pytać, jakie to było hasło, więc akceptuję i zaczynam grę. Będę supportem, to dodatkowo to jeszcze będę supportem. Teraz wybieram sobie postać, którą chciałbym zagrać. Jestem supportem, więc zagram sobie chyba Thrashem. Tak, muszę gdzieś tu zlokować? Nie, tu się jeszcze nie lokuję, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dobrze, dobrze. To jest dziwne, że banują te trzy ostatnie osoby. Nie wiem, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o losowanie postaci, ale zawsze było tak, że w sumie to banowała pierwsza, ponieważ była najwyżej, miała najwyższe elo. Teraz to widać jest jakoś inaczej rozłożone, chyba losowo. Chociaż może nie, może teraz najwyższe elo jest na dole. Trudno powiedzieć, wiem, że banują nam postaci jakieś. Zbanowali Lucjana, chyba jest jakiś ultra OP. Banują Zeda. Chyba banują Zeda. Trochę się tego nie dziwię, ponieważ ta postać jest ultra OP, zawsze była ultra OP i chyba zawsze będzie ultra OP. Trudno powiedzieć, naprawdę. Nie wiem, jak tam z głośnością. Jeżeli będzie za głośno, to oczywiście przepraszam was. Chciałem powiedzieć, że macie zapytać, ale w sumie to chuj wie, czy ja będę w to jeszcze będę grał. Jeżeli chodzi o moje mechaniczne umiejętności, to jestem tak bardzo do niczego, że to szkoda. Kiedyś naprawdę grałem dobrze w tą grę. A teraz gram jak gówno i w sumie to mi się podoba, ja się bawię dobrze, to jest chyba najważniejsze. Chociaż nie wiem, w tej grze trudno powiedzieć, co jest najważniejsze. Od czasu, kiedy wprowadzili te dziwne coś, bo grałem kilka gierek w tak zwanym międzyczasie. Zapomniałem o wyborze rol, dlatego byłem taki zdziwiony. Albo wtedy jeszcze nie było tego? Chuj wie, nie wiem. Pewne jest to, że od kiedy wprowadzili ten wybór ról, to w sumie to wszyscy mają w dupie nawzajem się i nie piszą ze sobą nic. Zagram Thrashem, chociaż kusi mnie, że zagrać czymś innym. Nic tu nie mam totalnie, na tym koncie mam samych AD Carry, którymi bałbym się zagrać, ale jakby mi wybrał, to bym zagrał. Uuu, jaki fajny skin! Czekaj, kupię go sobie. Mam tam chyba 1000 RP czy coś. Czekaj, nie da się chyba. Nie da się już chyba kupować tutaj. Zrokowałem już? Zrokowałem, dobra. To done. Vayne... Not Vain i trzecie. Trzecie ma dużo armoru. Mam jakieś te? Mam coś. To grałem już po zmianie masterek, więc w sumie to jestem na bieżąco. Albo to nie ja grałem? W sumie nie wiadomo, kto tu gra. Grał, no w sumie trudno powiedzieć. Może ktoś jeszcze grał? Nie wiem, ja tam ogólnie konta udostępniałem znajomym, bo w sumie oni tam dużo w to grali i potrzebowało jakiś kont z niskim elo, żeby sobie tak pograć dla zabawy i... Istnieje szansa, że... No, nie będę grzebał z tym. Też w sumie może bym sobie pogrzebał, czemu nie? HP... A nie chce mi się w sumie. Nie ginie. No, chyba Exhaust jest najbardziej opłacalny dalej. Przynajmniej mam taką nadzieję, że... Czasem był taki moment, w którym się grało Ignite'a dla suporcie, więc... Trudno powiedzieć. Czy na nich się opłaca brać... Nie, na nich trzeba wziąć Exhausta, bo... Nie zmieni Exhausta, nie? Nie zmieni nic. W sumie spoko. Good luck, boys. O, napisali coś. Good luck, have fun.
No, na Rengara, bo Rengar raczej dalej ma takiego swojego bursta z dupy. Darius chyba też ma dalej bursta z dupy. Ale chyba wszyscy oprócz tych dwójki mają bursta z dupy. Ty. Thank you very much. Zaczynamy sobie spokojnie gierkę. Gra się wczoraj, mam nadzieję, że się pojawi na ekranie. Pojawiła się. Fajnie. Fajnie się tutaj chłopaki bawią. Nic się tu nie pojawiło na razie. To jest słaba opcja. Jakie fajne są te obramówki, kurde. Gramy z diamentem. A nie, czekajcie, to może być platyna, tak? No, ja mam tam srebro chyba. To jest srebro, no. Fajnie, fajnie. Ten gościu ma... A, on jest bez. Dobra, to się wyjaśnia. O! Co to jest? To jest trzeci... A, to są te masterki, tak? Bo pamiętam, że ta ikonka na dole była. Ha, czyli teraz pokazuję, jakie masterki wybrali. O! Fajnie, tylko szkoda, że tą... dlaczego tylko tą ostatnią? Chyba to jest najważniejsze, co? No sobie zawsze się grał 21.9 i pewnie teraz też się... Nie, teraz się tak nie gra chyba już. Czy gra się tak? Nie spojrzałem na to w ogóle totalnie. No cóż, nie znam się, więc się wypowiem. Oczywiście zacząłem grać rankieta od razu, to jest typowe. Fajnie mają, fajny skin ma ogólnie. Ale pamiętam ten skin, ten też był. Pewnie też był gdzieś w międzyczasie. Ale bo pozmieniali, co? Bo to inaczej trochę wygląda. Ten Azir wygląda ładnie, wow. Ezreal też spoko. A właśnie, ja gram z Ezreal'em, który ma piorunka nad głową. Chyba ma jakiś pomysł, albo go coś pierdolnęło. Fajnie, że gramy przeciwko Jinx. Bo ja niby mogę hukować, oczywiście nie polecam, znaczy, no nie przypuszczałbym, że będę ich hukował, bo w sumie jestem słaby. A supportem kto jest? Dobra, to ciężko będzie hukować jednak. Chyba, że będę robił takie pejciki, wiecie, jak to się robi? Ja wam pokażę, spróbuję wam pokazać przynajmniej, to jest takie, wiecie, skillowe. Postaram się chociaż, Halo, wychodzi mi myszka poza ekran? Nie wychodzi, dobra. Oho, tak się pojawiamy, fajnie. Buduje się to samo. To fajnie, tutaj chłopaki się bawią. Co? Heimer bez... Heimer! O! Game of Thrones. Podobno jakiś zajebisty odcinek był Game of Thrones. To pewnie dlatego się tak spuszczają na to, jak nie wiem. Nie znam się. Pewnie wpuszczę... Jeżeli w ogóle ten odcinek zobaczycie, to zobaczycie go pewnie po czasie, bo... Teraz ogólnie niedługo wakacje są, a ja będę wyjeżdżał do pracy, więc w sumie to nie będę miał czasu na wrzucenie odcinków, więc przygotuję sobie je wcześniej. Ignore all. Ogólnie to ja też bym chyba ich zignorował, ale w sumie to się będę troszeczkę zastanawiał nad tym, kiedy indziej może. Ogólnie to możecie nie widzieć czatu, więc może czat bym wam powiększył, co? Żebyście widzieli lepiej. Macie taki duży czat, jak coś to wam to zmniejsza, będzie mnie wkurwiał. A może go przestawiać indziej, tak. O, macie. Jeśli chcesz poczytać, czemu nie, to na pewno będą bardzo wiarygodne rzeczy i bardzo potrzebne i w ogóle wszyscy będą się cieszyć i bawić dobrze i będzie fun to play, w ogóle będzie kooperacja. Dobra. Nie wiem, zawsze się dawało taki mały pool, ale widać, a mu ma jakiś problem teraz. Nie wiem, może to jest jakiś postać teraz to jest. Tutaj mogą być, ale ich nie ma. Tutaj też może być, ale tutaj jest. O, fuck. Mam nadzieję, że mu nie zepsułem. O kurwa, albo mu zepsułem. Chociaż nie wiem. Ale dostała po mordzie. Ładnie. Muszę zbierać te, zapomniałem o tym w ogóle. Ta gra jest bardzo kooperacyjna i tu się w ogóle... Jezu! Ale go pomogłem, mu pomogłem, o kurwa. Oj, teraz już nie miałem bastaka, beka. Hehe, fajnie, nie? Ja wiem. O, ładnie go popcisnęła mnie tutaj. Okej, ładnie chyba ich połkujemy, no trudno powiedzieć. Może być gang jakiś cheese'owy, chociaż nie wiem, chyba u nich jest tych, u nich junglerem przecież Rengar, tak? Czy już się nie gra tak? Tak, Rengar jest.
Więc ogólnie to raczej nie decyduje, bo w sumie kurwa nie ma co zrobić. Nie wiem, ale się wypowiem. O fuck, to był zły pomysł. No nie wiem w sumie co to było, ale w sumie to fajne to było. Spodobało mi się to ogólnie. No nie wiem. To było dziwne, co ja zrobiłem. Tak, to było strasznie paniczne. Czy może przyjść teraz Rengo? Niby może. Czy musimy to wziąć? Powinniśmy chyba. Chociaż nie wiem, to się gra może zmieniła. Dobrze, że gra na suporcie, bo może bym sobie ja porobił i bym to pomierał wszędzie. I tak to w sumie się czuję tylko operacyjny. Okej, już przyszła. To musimy cofać. Polecam nam tak cofnąć ogólnie. To jest troszeczkę słaba opcja. Troszeczkę za późno na cofnięcie, więc przejebaliśmy sobie trochę. Tak w chuj. W sumie. Ale zjebałem. Oh fucking god. Oh, sorry. O kurwa. O kurwa, gość jest dla mnie miły. Ja pierdolę, ale beka. Tego to w LoL jeszcze nie widziałem. Tak zjebałem, a jeszcze koleś napisał mi no problem. Kurwa, ale beka. Szczególnie, że mogłem dać mu po prostu tą tarczę zamiast tego gówna małego, no ale cóż, co można powiedzieć, no w sumie beka. Jestem 1-0-1, można by powiedzieć, że gram dobrze, ale nie gram dobrze, bo jestem pieprzonym gównem, które mechanicznie nie istnieje, robię takie paniczne rzeczy, jakbym pierwszy raz grał w tą grę. A właśnie, tak nie powiedziałem. Aha. Dobra, czyli tak w sumie to tak. Ogólnie to czasami jest tak, że niektórzy przestają grać w LoL i zaczynają grać w inne moby. I ja chciałbym wam wyjaśnić jedną rzecz, że ja w sumie to nie grałem inną grę, żadną mobę. Ja nawet w RTS nie grałem, gry, które chyba są tak, no najbardziej z wszystkich takich mobopodobnych gier po prostu w tych klimatach. Ja tak no nie za bardzo robiłem. No, to było głupie, ale spoko. Chyba nie wyszło źle. Na pewno muszę sobie... A, jest wart. Wardowałem, czy to on zrobił? A, może to on zrobił w sumie. Powiedzmy, że no dobra, nie, to nie było... To była zła wymiana, ale nie wyszła, mogła wyjść gorzej w sumie, więc no nie jest źle. Pamiętam, że kiedy odchodziłem z gry, było w chuj cheaterów. To był jeden z tych powodów, dla których przestałem grać, bo... Bo ja grałem Vayne przez jakieś 2 lata cały czas, a przychodził sobie jakiś gościu z cheatami i on w ciągu 15 minut potrafił być mechanicznie dwa razy lepszy ode mnie. Tak no, spoko. 2 razy to mało powiedziane, bo tak jeszcze bym się pochwalił może w tym czasie, ale to nie, on był tak wyjebany, kosmicznie dobry, że no potrafili mnie wyjebać z butów tak bez powodu. I to każdą postacią, a jeszcze w ogóle Azeratem. Miałem taką jedną akcję kiedyś właśnie, że... Po prostu, no mój przeciwnik strzelił ulta w 3 różne linie w jednej chwili, czyli jednego w mida i zabił swojego przeciwnika na linii, drugiego strzelił sobie spokojnie w topa, a trzeciego w bota, tak o, po prostu, why not, co nie? I powiedział, że skill, więc no spoko. Może bym w to uwierzył, gdyby nie to, że w to nie uwierzę nigdy. Nie wiem, czy mogłem coś lepiej zrobić. Może mogłem. Może mogłem walczyć z nim po prostu i użyć exhausta? No nie wiem.
Trudno powiedzieć. Teraz mogę umrzeć pod tą wieżą. Tak przynajmniej dla mnie to wygląda. Try to grab Moriano when she's not... Aha, dobra, no bo ona tak trochę słabo to zrobiła. Okej, już idę stąd. Pa pa ra pa 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 ra pa 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 pa. No jest w tym jakaś racja, mogłem ją grabować, tylko problem jest taki, że nie umiem. To może troszeczkę utrudniać moją sytuację, jeżeli chodzi o granie. Mogę dwa itemy zrobić. A co mi poleca gra? Gra mi poleca to. No to zrobię to. Dobra. Legenda głosi, że to, co gra poleca, to jest dobre. O, jest smok jest czerwony, beka. Kurwa, dlaczego ten smok jest czerwony? Internal... Co? Internal Dragon. Jest pełna kopii skeletyczki. Aha, dobra, czyżby... A co on daje? Ogólnie problem jest taki, że nie wiem... Dlaczego on jest czerwony, on jest internal? Dobra, czyli to wychodzi na to, że są różne te... Smoki się losują teraz! Smoki się... Aha, dobra, no właśnie, to są różne są smoki teraz, no fajnie. Spoko. Czy on teraz suksi? Czy teraz nie ma staków już? A o to chodzi, są trzy smoki po każdy rodzaj, tak? Okej, dobra, rozumiem aluzję. Rengar. No, racja. Dobry tip. To jest to za poziom, tak? Ja to nie mam tego. No ładnie, sfarmiliśmy to, super. Gościuwa ma 7 poziom, no suksimy tutaj nieźle. 2-1 jest, no ma troszeczkę pewnie przewagi. Farma, o kurwa, no farmą to tak. No to ciśnie nas nieźle, nieźle, bardzo nieźle. Okej. Chyba o to mu chodziło, tak? Żeby jej przyjebać nieźle. Teraz nie ma tarczy, więc spoko. O fuck, złapałem to gówno. Chyba źle nie wyszło. O fuck, nie trafiłem tego, serio. No tak grałem jak gówno, ale w sumie pykło. Mogłem to złapać, ale za szybko chyba kliknąłem. No i bawię się dobrze, no. W sumie fajna gierka, nice. WP. No, w sumie, no, spoko. Welp. Też mi się spodobała ta gra. O właśnie, mógłbym kupić pinka. Są pinki w ogóle? No, są pinki, dobra. Gościu, mówisz, że jest... Że to już jest pojebanym, zacofanym czempionem, kiedy grasz kurwa jebanym Garenem. Kiedy ja grałem Garenem, to go wszyscy kurwa wyzywali, a ty grasz jebanym Garenem. Co się z nim stało? Zmienili Garena? Nie no, widziałem już takie zmiany, już widziałem. No. Dobra. O kurwa, nie wziąłem tego. No to kappa.
O, fuck. Tu. Ten wyjebany damage robi, o kurwa. Typowa Jinx, podchodzi, zapierdala po mordach. No, tak jak powinno być chyba. Też w sumie dla naszej sytuacji to chyba nie powinno być, trudno powiedzieć. Butki jakie kupić? No, no ja zawsze kupowałem mobilitki. To się nazywa tak jeszcze? Dobra. No wygląda jakby się nic nie zmieniło, więc... Aha, mogłem to użyć jeszcze. No rzeczywiście, na siebie, na niego? Dużo opcji było, no. Powiedzmy, że mi Exhausta minie, więc to była dla nich przewaga. Kupimy takie coś. Przyda się armor. Ponieważ mają mnóstwo damage'u, jeżeli chodzi o AD. No nie wiem, czy mnóstwo, ale Rengo, ta Jinx, no coś tam mają, nie? Coś tam mają. 3-3-3, 71, farmy 97. No wyjebany z butów. No dobra. Okej, okay, nie pomogło. A surprise, motherfuckers! Ale wa... O mój Boże, spodobało mi się to. Nie, dobra, to nie było nic nadzwyczajnego, to było normalne po prostu. Ale podjaram się, dawno nie grałem, więc to było takie piękne. O kurde. No, to był typowy bait. Przez chwilę zdziwiłem się, dlaczego się na to dałem złapać, ale w sumie to... dobrze w sumie wyszło. Okej, okay, teraz musi mieć E, bo będzie trup. No i tutaj powinien już wygrać, co? A jednak nie. O, emocja jak zawsze. Podoba mi się ta gra, fajna. Będę sobie grał, odkryłem moją przygodę bycia supportem. Czy to nie jest piękne? Ja uważam, że to jest piękne. Okej, okay, tu coś jest fajnego. Dobra. Oj. Teletubbies, Teletubbies. Nie, to kliknąłem wszystko panicznie, bardzo. To tak dla śmiechu było. Mógłbym się w sumie skupić na graniu, że może zagrać trochę lepiej i pokazać, że jednak coś tam pamiętam. No bo pamiętam, ale w sumie to sobie bekę kręcę, więc jakoś tak się też nie staram. To jest fajne uczucie, ale takich ludzi nie lubiłem zawsze na tych, na rankedach, bo oni się bawili, a ja chciałem wygrywać. Smutne trochę, co? Ale prawdziwe. Przy okazji, to się robi z tego, to jest Randuin. Oho, spowalnia. No, teoretycznie to jest dobre.
No buty powinien kupić lepsze. No cóż, chodaki to chodaki. No nie lubiłem takich ludzi z prostych przyczyn. No niestety, ale to... Kurwa, powinienem kupić wardy. Zapomniałem o tym totalnie. Nie lubię takich ludzi, bo sam chciałem wygrywać. Natomiast prawda jest taka, że teraz zrozumiałem, że to nie jest takie ważne w sumie. Czy powinienem tutaj iść? Chyba nie. Co ja tu kurwa robię? No mamy go. Kulta nie ma już, więc... Będę starał się go zasłaniać. Tak żeby po prostu nie było szansy, że zginie. Ten wardzik się może przydać. Dobra. Tymczasem. Z tego się dalej robi, dalej się robi. To muszę kupić wardownik, bo to było głupie, co ja robiłem tutaj. To mogę sobie zmienić teraz. Aha, mogę takie dwa zmienić, co za różnica. A, bo to jest lepsze, dobra, to wezmę to. Okej, okay, mogę znowu na to zmienić, coś dziwne. Trochę nie rozumiem, na czym to polega, ale dobra. To było lepsze, bo 9 poziomu, więc chyba mocniejsze, co? To mi się zdaje. Aha, to jakiś sonar włącza. To spoko, to jest już klasyczne, to jest dobre. Nie pamiętam za bardzo, co się z czym jadło. O kurwa, buty mogę kupić. No i pomyślałem. No nieważne. To przy następnym cofnięciu. Już się nie ma takich nawyków. Masakra. Myślałem, że będzie potrzebne. Ucieczka będzie tutaj potrzebna. No ale dobra. Okej. Okay. Mam wolny attack speed strasznie. Kappa. Ja byłem gotowy na ten, na... jak to się mówi... Łapanie Rengo. Ale no, to nie było potrzebne. No, ogólnie gra nie jest zła. Fajnie się gra, bardzo przyjemnie. Ale jak ja mam ustawienia graficzne włączone, to się jakoś tak... A, wszystko na maksa. Candy? Co to znaczy? Pushbot. Okej. Zagastowałem ją, więc to chyba był Worf, co? Ładnie tutaj polecieli, ładnie, no. Dobrze, dobra robota. Uważam, że bardzo przyjemnie to wyszło. Albo kupię sobie te buty na... Tak, to były te, dobra. Bo te drugie były na przebicie, co? Jakie były? A, te były na przebicie, okej. Okay. Dlaczego to jest podkreślone? Aha, informacja jak się najedzie, fajne w sumie. Podoba mi się to. Nie, tego nie chcę, chociaż co to kurwa jest w ogóle? Frozen Herf. A, Herf zaraz zmienili. Nice. A zmienili go, jeżeli chodzi o to, co robił? Nie wiem, armor też dużo dawał. W sumie cooldown reduction też dawał manę. Nie, chyba nie zmienili za bardzo co.
Speed też, nie? Nie, no taki sam został, tylko po prostu może właśnie, może zmieniły się troszeczkę wartości, ale nie pamiętam ich za bardzo, więc nie wiem. Dalej mam potki, nie wiem po co mi to za bardzo, ale mam. To się przyda na pewno kiedyś. Okej, dobra. Okej. Okej, okay, jestem z powrotem. O, mój Boże. Mam nadzieję, że nie zapomnę, żeby to wyciąć, ale chyba zapomnę. Pasek miałem kupić? Miałem kupić pasek, ładny pasek. O kurwa, oni nas cisną. Dlaczego mam przyspieszenie? Kupiłem to sobie przypadkiem? Czy my w tym czasie zaczęliśmy przegrywać? Beka. Dobra, nie ma co gonić. Halo, nie ma co gonić. Kto by mógł tu umrzeć 30 razy? Nie wiem, czy moglibyśmy zrobić barona, ale może barona? Okej, ładnie. O, ładnie wyskoczył, o kurwa. A ult mam nadzieję, że nie spalił się. Pewnie mogłem zrobić to lepiej, ale w sumie to nie musiałem. Tak mi się zdaje. Robiłem to, co musiałem. To, co miałem zrobić w sumie. Czyli jebłem mogłem sobie dać to. Kurde, zawsze zapomnę. Tak się nigdy nie grało supportem. To pewne rzeczy się tutaj wyjaśniają. Nigdy nie używałem takich itemów. To też będę musiał używać. To powiem już chyba sprzedać w pizdu, bo to nie użyję w życiu. Co teraz powinienem kupić? O, loket. Dalej istnieje loket. Ładnie, zacznij kupować. Ej, my to wygramy. To będzie beka. Nie wiem, który będzie mój ranked. Na tym koncie może pierwszy, ale chyba nie, grałem już. To mi się wydaje, że grałem na początku tego sezonu albo coś. Na pewno coś grałem. Nie jestem pewien co do tego, ile grałem, ale coś tam grałem. Chyba, że jest tu już jakaś dywizja. Bo może grał ktoś też inny. Nie pamiętam, wiecie, już to jest ten problem właśnie. Już nie te lata, już się nie pamięta takich szczegółów. Czy powiem mu pomóc w ogóle? To jest chyba głupie, co ja tutaj robię. Dobra.
Teletubbies. O kurwa, ten co się tam wjebał. O Jezu. To było hardkorowe. Rip pepperoni. Mam sobie zabij. Dobrze, rzuciłem od razu. O, ale zaduszko mi wysłał. Fajnie. Pomogłem, naprawdę. Czuję się taki potrzebny, także... Mogłem mu też dać tarczę, mogłem mu dać miliard rzeczy, i nic nie zrobiłem, rzuciłem lantern. Beka, jaki useless syf ze mnie. Ale podoba mi się ta gra. Podoba mi się ta gra. Bardzo dobrze się bawię w tej grze. Jest taka bardzo przyjemna, milutka, taka, wiecie, no, fajna. Super ta gra. Lubię ją. Lubię nie umieć grać. Peka. Człowiek chyba co z czasem takie doświadczenie życia wyuczy. A co to było? Pierwszy raz widziałem takie coś. Może widziałem kiedyś. Co to taki dziwny wart? Da się kupować takie warty może. A nie! A nie. Dobra, to jest takie coś, co robi ten niebieski trinket. Ja już to widziałem przecież. Totalnie z czajem, o co chodzi. Nie ma naszego przyjaciela, przyjaciela zwanego Izrilem. Oj, wyjechałem poza ekranem przypadkiem. O, jest. Serio, kliknąłem wszystko. Perfidnie. O kurwa. Ej, czekajcie, to jest bez sensu. Nie chcę tego. Czy jest coś, czy mógłbym jeszcze uratować Ezreala? Dobra, będę pisał z nim. To jest chyba duża różnica między Platyną 2. To jest prawie diament. Tam już gra się ludźmi diamentu, więc... Przynajmniej się grało. Nie wiem jak teraz. Prawdę mówiąc. A co ja muszę kupić w ogóle, bo tak się głupię trochę. Solari? Co to jest? Elixir jakiś? Pek. Dobra, idę już, idę. Idę. A nie wiem co kupić. Quicksilver, aż to było dla ADK. Nie wiem co się tu buduje w ogóle. Nie wiem. Gwinso? O dziwnie się tutaj podziało. W ogóle to... Uwaga.
Ja jej nie trafiłem. Ładne to było. No. Not even close, ta? Mate? Że go coś nie zajebało teraz. Ja mu pomógł może. Chociaż nie, powinniśmy pushować. Powinniśmy pushować tą grę. Powinniśmy bardzo pushować ogólnie. Aj, za późno, fuck! Ugh. Wiedziałem, że umrę, ale chciałem tego. Chciałem złapać Rengara od Azira, ale no nie dało się. Dobra, to co ja mogę kupić teraz? Zonia nie. Nie wiem, tu nie ma już żadnych itemów, które bym uważał, że jakieś były słuszne do pomocy innym. Banner. O, banner to dawał AD wszystkim, nie? Nie, nie dawał. Aha. To nie, to jednak nie kłamałem. Pomyłka. Tu było, to się robiło takie coś. Mikaela zrobię. Cześć chłopaki. Halo, klikam niepotrzebnie. Dałem mu kurde Rutino Scorbin. Ja bym tak chyba tutaj zablokował, jakby coś leciało. Chyba nic nie leci. Taki Rutino Scorbin, jak tu poleci dla nich, to chłopaki się cieszą od razu. Nie za bardzo mogę jakoś pomóc, więc jestem koniem. Dobra. To jest wardować. Racja. Zapomniałem o tym totalnie. Ja bym może tutaj nawet poszedł zwardować. Halo, panowie, proszę mi tak nie robić. Ale jeszcze coś jest tutaj? Nie. I will go bot. Ej, w sumie to ładnie wyszło. Ale jest jakiś taki ultra OP jest, nie? Czy nie? Dużo bije z tych Q strasznie. Trochę zmarnowałem. No nie wiedziałem, co się stanie za bardzo. Cały czas zapominam o tym, o Azji, że jako gracz nie grający już tą głupią grę dla gimbusów,
Często zapominam o tym, żeby, kurde, coś ruszyć dupę w jakimś kierunku. Ale ja to sprzedam, bo kurwa, nieraz nie użyłem. Totalnie zapominam o tych pieprzonych ciasteczkach. No cóż, jak się nie ma co się lubi, to się, kurde, buduje... To się to buduje w sumie. Azir strasznie szybko umiera. Ja o nim zapominam cały czas, bo zamiast dać mu jakieś pigułki części, to ja mu tak, o, wyjebany. To leczy, czy już nie? A stun, aha, plus 10% maksymalne HP. Okej, umarł. Umarł w butach. O, fuck. Podmieniłem przyciski, już się dzieją cuda. Ten jest jakiś duży, ten jest. Zakładam, że Rengar nie ma ulta, ponieważ zużył go na... ogólnie wszystkim. Wszystkich. Czy na Azji, że dokładnie. Halo? Przełączyłem na coś. Widzieliście mnie? Halo, halo? Coś przełączyłem. Idę. A, Rengar jak zwykle poszedł na niego. Nie wiem, czy to było takie warf, co on tam zrobił. Mogę się mylić, mówiąc, że nie. Ale jednak. O kurwa. Nie mogłem mu pomóc, bo jestem koniem. No, w sumie ma rację, że tak, no, niewiele to zmieniło. Umarliśmy to umarliśmy, nie umarliśmy to nie umarliśmy. O chuj, dramy żyć. Tak było w tą grę, nie gram, że aż zacząłem klikać tutaj na plusiki zamiast na Alt plus W, czy Ctrl plus W to było. Tak, Ctrl plus W. To dziwne trochę. No, ale spoko, czemu nie? A robią to jak matkę. Elder. Co robi Elder? Nie to. Elder. A to nie wiem, jaki był Elder. Oś, Cloud. Internal. Ocean. Och. Gram bardzo pasywnie, ale to dlatego, że ja zakładam, że trzeba ratować Ezreala, bo napierdala ich jak pojebany. No nie jeżeli wpierdzielać się w środek i zapominać o swojej AD carry. To jest taki nawyk z tego, że ogólnie to... Jak zrałem AD carry, to zawsze mnie supporci mieli na mnie wyjebane i mnie zostawiali w pizdu. Więc teraz... jakoś tak wdzięczności za to, że trafiali się ogarnięci supporci, ja będę też takim, który będzie chodził za moim AD carry. Jakiego cień własny. Bo widzicie, własny cień, zielony wielki cień. Taki wielki, ogromny cień. Cień, który ma inne cienie nad sobą. Cień cienia pogania. Ogólnie tak. Group and end. Ja w sumie nie piszę, nie pierdolić ich. Fajna gra.
No, okej, okay. Kolejny przycisk do klikania. Przydobisz jakiś bint, który klika wszystko naraz. Kurde, ten to już jest taki zdesperowany, że nawet się rzucił na Amumu. Trochę beczka śmiechu, biorąc pod uwagę, że Amumu go ciśnie. Beka. Rekt. Cześć, mój przyjacielu drogi, ale zjadłem sobie pierogi. Chodź, Ezreal. Granie supportem to jest przyjemność. Kiedy AD Carry wie, co się w tej grze dzieje, to jest nawet śmieszne, wiecie? Ciekawe, czy jak się wybiera fila, to że zawsze gra się supportem. Ciekawe. Halo, gro? Halo, halo? No tak, ładnie. Nice. Dobra. Okej. Okej. Zacząłem napierdzielać wszystkie przyciski, nic nie zrobiłem, ale to w sumie spoko. Musiałbym sobie teraz zrobić jakieś bindy czy coś. Ale tak, graliśmy. No bo ładna gra. Kurde. O, dostałem key fragment. What the heck? Nie no, że to już ogarnąłem akurat. Po co to pisze, że dostałem? A, ale co ja dostałem ogólnie? A minus. Aha, byłem zjebany jednocześnie, tak? Czyli w sumie jednak, no nie. Spoko. GG. Good game. Thanks for playing. Mam jakiś opis może z przeszłości? Nie mam. Albo się to resetowało, nieważne. O chuj, mam boosty jeszcze. Mam dużo RP, boosty. Mogę coś otwierać jeszcze tutaj, bo pamiętam, że jak to wprowadzili, to wszedłem i otwierałem to. Mam trzy fragmenty i co ja mogę zrobić? Okej, okay, i robię z tego klucz. Okej, okay, mam klucz. Teraz mogę otworzyć skrzynkę, ale musiałbym ją kupić. To ją kupię, okej. Okay. Za ile jest skrzynka? Gameplay skins bundles. To będzie tutaj? Nie, to nie będzie tutaj. Gameplay? Skin? Kurde, nie. Akcesoria. To będą akcesoria. Sklep dalej nie działa. O, chest kosztuje tyle pieniędzy. Dobra. Okej. Okay. Teraz... To nie to. A co to jest? Dostanę coś? O kurwa, dostałem promocję. A tu dostanę coś? To mają być sklepy, promocje mają być tylko, tak? Ej, może sobie kupię skin do Thresha. Do Kalisty 70%. Ale coraz więcej, nie, coraz więcej nie. O, do Vayne. Kiedyś grałem Vayne dużo, kurde, ale sobie kupiłaś. A nie gram w Vayne teraz. Boję się. O, ile to kosztuje? 487, jaka bieda. Nie, dobra, pierdolić to. Jakby to było minus 70 może. Ten fajny. O, minus 70 to bym kupił. A ten ile? 300 też. Fajnie. A jak otworzyć klucz? Otworzyć klucz, ale skrzynkę. Otwieram. Let's do this. Yasuo. Kurwa, Yasuo dostałem. Serio? Co ja mogę z tym zrobić? Aha, mogę kupić czempiona za to, tak? Okej. Aha, mam za mało tego czegoś. Kurwa, jak to zrobić niby? Aha, to są dwa rodzaje esencji. Fajnie, dostałem coś, co jest useless, tak? Aha.
Fajne te skrzynki, no, podoba mi się to. Kurwa, ale to jest głupie. No dobra, tak czy siak to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinku z gry League of Legends, o ile będą jakieś na moim kanale. A jeżeli nie, zobaczcie moje wcześniejsze. Nawet spoko grałem w sumie. Nawet dobrze mi szło, szczerze mówiąc. Tak czy siak, do usłyszenia już niedługo. Jak nie w tej grze, to w innej. Siemanko. No i cześć.